Głos z OFU powita Państwa dzisiaj na kolejnym spotkaniu z cyklu Stacja Książka w kinokawiarni Stacja Falenica. Dzisiaj mamy znakomitych gości, Sylwię Kutnik i Grzegorza Piątka. Oboje wydali w tym roku książki poświęcone tuż powojennej Warszawie. Sylwia, Miasto z gruzą wstałe, codzienność Warszawy w latach 1954-1955, a Grzegorz, Najlepsze miasto świata, Warszawa w odbudowie 1944-1949. Obie książki możecie oczywiście kupić w naszej księgarni, księgarnia.stacjafalenica.pl, zachęcamy. Myślę, że to będzie równorzędna rozmowa, ale tak oficjalnie to Sylwia Kutnik dzisiaj będzie osobą przepytującą. Zapraszamy. Dobry wieczór. Rzeczywiście ja wylosowałam żeton z napisem prowadząca, więc będę Państwa Grażyną Torwicką. Spotykamy się w stacji Falenica, w miejscu, które zazwyczaj żyje i tętni, a teraz z wiadomych względów siedzimy w nieco opustoszałym miejscu, ale cieszymy się bardzo, że mimo wszystko są z nami osoby, które nas będą słuchać. No i oczywiście Państwo online sprzed swoich komputerów i komórek. Grzegorzu, witam Cię serdecznie. Agnieszka była tak miła i przedstawiła nas, więc zdaje się, że chyba już bez tej gry wstępnej przejdziemy w stronę naszych literatur. Jesteśmy poobstawiani książkami, które udało się wypuścić w tym roku, złym roku. A książki, które mam wrażenie układają się w bardzo ciekawą opowieść, bo zupełnie nie umawiając się, tak wyszło, że Ty zająłeś się czasem tuż powojennym do roku 49, czyli ten sam początek tuż powojenny. Ja natomiast pociągnęłam sztafetę i zajęłam się latami 54-55. Zdaje się, że ktoś powinien zająć się tymi pomiędzy, a na pewno czasem po odwilżowym. Możemy za jakiś czas. Natomiast póki co myślę, że chyba to jest dobry moment na to, aby pozwierzać się trochę z tego, jak nam się pracowało przy tych książkach, a pewnie nasze ścieżki raz na jakiś czas musiały się gdzieś przecinać, choćby w czytelni warszawianów na Koszykowej czy w innych miejscach, w których można znaleźć skarby i archiwa od gazet przez dokumenty. Siedzimy w miejscu, które zazwyczaj, jak już mówiłam wcześniej, tętni życiem i jest ciepłe. My siedzimy teraz w zimności i pomyślałam sobie, że chyba to jest dobry czas rekonstrukcji czasów tuż powojennych, bo Twoja opowieść tak naprawdę, chociaż z małym wstępem, właściwie nawet jeszcze nie przedwojennym, tylko przedwojennym, ale tak jakby tym głównym dotyczącym samej odbudowy Warszawy, zaczyna się właśnie w zimnych miejscach, gdzie gromadzili się ludzie powoli kombinujący, co by tu zrobić, aby dźwignąć Warszawę i stworzyć to najlepsze miasto świata, jak brzmi tytuł Twojej książki. Czy zgodzisz się zatem, abyśmy zaczęli od początku, po Bożemu, naszej osi czasu? I chciałabym Zgadzam się. Tak, doskonale. To w ogóle spontanicznie, my nie umawialiśmy się na tę zgodę. Chyba dobrze jest, aby prowadzić nas w klimat i wyobrazić sobie czas tuż powojenny, czyli 44 rok, co właściwie znowu jakby pytania, czy to był czas powojenny, czy wcale, że nie. Skąd właśnie 44, a nie na przykład tydzień 45 roku? Tutaj to już był czas powojenny w Falenicy, gdzie jesteśmy i bardzo zależało mi na tym, żeby przywracając trochę pamięć o tych prapoczątkach powojennej Warszawy, czyli 44 roku na prawym brzegu Wisły, który już był wyzwolony i gdzie miasto się powoli odradzało, troszkę skończyć z takim centrocentryzmem warszawskim, że liczy się tylko to, co się działo w Śródmieściu, na lewym brzegu generalnie i historia Warszawy jest pisana głównie z perspektywy lewego brzegu. Ja starałem się jak najwięcej tutaj o Pradze, o Saskiej Kępie wspomnieć, żeby troszkę tę równowagę, no może nie całkiem przywrócić, ale przeważyć na korzyść prawego brzegu. I rok 44 jest ważny dlatego, że właśnie wtedy w tej wyzwolonej Warszawie prezydentem odpowiedzialnym za uruchomienie miasta i potem za organizację odbudowy zostaje Marian Spychalski, jeden z głównych bohaterów tej książki.
postać zapomniana. Oprócz tego, że pierwszy prezydent, to przed wojną wybitny architekt urbanista, młody, świetnie się zapowiadający, pracujący w Ratuszu Warszawskim nad planami urbanistycznymi właśnie, czyli wyobrażający sobie Warszawę przyszłości. Oprócz tego świetny organizator, dynamiczny bardzo człowiek, a wtedy w 1944 roku już gwiazda, czy jeden z liderów komunistycznego podziemia. Także miał i polityczne, i predyspozycyjne, i fachowe, i takie psychologiczne, i fachowe predyspozycje, żeby zająć się właśnie tym. I ten okres chciałem pokazać, że ta historia powojennej Warszawy, chociaż nam jeszcze tłuczono do głowy, że to jest 17 stycznia 1945, tak, prawda, obchodziło się to jako rocznicę wyzwolenia Warszawy, no że ta historia jednak zaczęła trochę wcześniej na prawym brzegu. Powiedziałeś o takim wyobrażeniu sobie i planowaniu miasta przyszłości. Jako architekt również się tym zajmujesz i myślę, że dobrze będzie wprowadzić temat, którym się dzisiaj będziemy zajmować, jakąś taką próbą zdefiniowania, co to znaczy wyobraźnia architektoniczna. Kiedy ja jako laik myślę sobie o takiej sytuacji właśnie planowania, to oczywiście widzę szalonego architekta, który po prostu jakimś tam fartuchu pochylony nad papierem milimetrowym z ekierką próbuje wstawić drzewko między kamienice. Ale my mówimy tutaj o planie o wiele bardziej szerszym, rozumianym nie tylko jako właśnie no, takie konkretne wymyślenie jakiegoś odcinka miasta, ale właściwie idei tego miasta. Czy mógłbyś powiedzieć, na czym taka wyobraźnia polega? To prawda, dlatego też uważam, że warto się tym tematem interesować, że ta Warszawa, w której teraz żyjemy, jest wynikiem tamtego myślenia, tamtej wyobraźni, wyobraźni tamtych czasów. Wtedy Warszawa została zaplanowana od nowa nie tylko pod względem estetycznym, ale takiej samej struktury miasta, jego logiki, z tym bardzo wyraźnym centrum, wydobytą Wisłą, Skarpą, Morzem Zieleni, poprawionymi zabytkami. To wszystko tamto pokolenie nam dało i z tego dobrymi i złymi stronami do dzisiaj się mierzymy. To jest taki rok zero Warszawy, można powiedzieć, 44-45. A wyobraźnia architektoniczna chyba musi mnie bardziej naprowadzić, co masz tutaj. Kiedy myślę o tym sobie jako kulturoznawczyni, mam poczucie, że to nie tylko chodzi o to, jak będą wyglądały domy, ale jak będą one użytkowane, gdzie one będą stały, jak będą wyglądały ciągi komunikacyjne. Ale wtedy przeraża mnie taka urbanistyczna myśl planowania trochę z lotu ptaka. Czy zatem architekci muszą mieć jakąś taką właśnie wyobraźnię w skali makro, takiego wiesz, wielkiego żabiego oka? Czy raczej mogą skupiać się na tych fragmentach, tak jak było to choćby w Biurze Odbudowy Stolicy, a potem jakiś jeden pan kierownik próbuje ogarnąć te wszystkie pojedyncze małe pomysły? Jak to wygląda? Odbudowa Warszawy właśnie nie miała takiego jednego ojca, nie miała jednego wizjonera. To jest też niesamowite. To była ogromna trudność przy pisaniu tej książki. Jestem bardzo wdzięczny czytelnikom, że ją czytają, bo wątpiłem w to, czy będzie ktoś chciał to czytać. Mówię to bez kokieterii, ponieważ ta książka nie ma jednego bohatera. My wszyscy robimy powieści, które są, znaczy biografię jednej osoby, jednej pary, sagę jednej rodziny. Takie bardzo zamkniętą grupę bohaterów, do której możemy się jakoś emocjonalnie przywiązać. Ta opowieść jest opowieścią o wysiłku zbiorowym. Mamy z jednej strony tych architektów i urbanistów, ale właśnie wśród nich nie było takiego jednego, do którego należało ostatnie słowo. To była niekończąca się dyskusja, ścieranie się różnych wizji, różnych rozwiązań, pomysłów. Do tego mamy polityków, którzy mają swoje cele i swoje pomysły. I chociaż usiłowano kreować Bolesława Bieruta na takiego ojca odbudowy, no to też nie było tak, że z jego głowy te pomysły wyskakiwały i on tym architektom ich rękę prowadził. I have a dream, a wy teraz to rozrysujcie. Chociaż propaganda tak to właśnie sugerowała. No i do tego mamy tą mrowie, te setki tysięcy warszawianek i warszawiaków, którzy wracają wbrew temu, co potem się sądziło, że to napływowi tutaj zjechali, te Warszawy urządzili. To byli głównie przedwojenni czy przedpowstaniowi warszawiacy, którzy z sumą swoich drobnych wysiłków, mniej lub bardziej egoistycznych, bo często chodziło tylko o to, żeby się zakrzątnąć wokół własnego domu czy sklepu, to miasto odradzali. Także to jest opowieść o takim ścieraniu się przeróżnych idei, ideałów, takich też skal myślenia o mieście, bo mamy właśnie tę wyobraźnię taką demiurgiczną wręcz, myślenie o mieście na 5, 10, 20 lat naprzód.
a na drugim krańcu spektrum właśnie tych ludzi, których interesuje głównie o to, żeby zbudować swoje życie od nowa, albo po prostu przeżyć do następnego dnia, bo taka była perspektywa. Ludzie lądowali wśród ruin, nie mieli dachu nad głową, nie mieli za co kupić jedzenia, skąd go wziąć, w co się ubrać. Ich perspektywa była taką perspektywą właściwie dzisiejszą bezdomnych, no, takich ludzi, którzy żyją na ulicy i martwią się tylko tym, jak gdzie prześpią. W twojej książce dość często pojawia się taki wątek niemożności odbudowy Warszawy. Nie tylko Warszawy rozumiane jako stolica, ale właśnie Warszawy jako miejsca do życia, miejsca do mieszkania. Te pierwsze wspomnienia, czy nawet nie wiem, wypowiedzi na ten temat sugerują, że po prostu z tego morza ruin to już chleba nie będzie. Co takiego się zatem zadziało, że mimo wszystko zawalczono o ten teren, nie tylko jako miejsce do życia, ale również jako stolicę? Faktycznie pierwsza reakcja większości świadków, do których zeznań chciałem powiedzieć, relacji czy wspomnień dotarłem, była taka, był opad rąk. I dopiero po paru minutach, dniach, tygodniach przychodziła taka przypływ wiary w to, że to jeszcze jest możliwe. I tutaj znowu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony mamy potrzebę taką bardzo przyziemną tych wszystkich ludzi, którzy tutaj lądowali. Właściwie wracali do Warszawy nie wiedząc, co ich czeka. A kiedy już przyjeżdżali, wracając z tułaczki popowstaniowej, to przeważnie nie mieli dokąd już potem gdzie indziej jechać. Prawda? Czyli już widzieli te cegły, tak dobra. Tak. Ustawi się je i będzie ściana. Coś z tym musimy robić. Jednak to chodzi o taki ludzki odruch. Wracamy do tego zburzonego domu i odbudowujemy go na tyle, na ile to jest możliwe. Po drugie, mamy bardzo silną potrzebę polityczną, może najpierw symboliczną, zaprzeczenia zniszczeniu, zaprzeczenia śmierci, dowiedzenia żywotności tej, albo tej lokalnej społeczności, albo narodu, też takiego konstruktywnego odwetu na Niemcach. Także to bardzo szybko zaczęła też propaganda takie emocje wykorzystywać. Patriotyzm lokalny, prawda? Czyli próba przywrócenia tego, co najdroższe sercu, albo w tej sferze prywatnej, czyli mój dom, moja okolica, albo w tej sferze takiej wspólnej, kolumna Zygmunta, zabytki. No i wreszcie przychodzi taka twarda kalkulacja polityczna, bo rzeczywiście pomysł, tutaj nie będę chyba nie zdradzę za dużo, piszę o tym szczegółowo, jeśli powiem, że pomysł odbudowy Warszawy był trochę bez sensu. Oczywiście z jednej strony już są ci ludzie wracający ławą i z nimi trzeba coś zrobić, ale gdyby Warszawę udało się ogrodzić i pomyśleć spokojnie, te ruiny ogrodzić, pomyśleć spokojnie co z nimi, to było to, ta odbudowa była czymś, na co państwa nie było po prostu stać. I były takie głosy rozsądku, które mówiły, że trzeba z tym zaczekać, że trzeba do Łodzi się na razie przenieść, albo te instytucje warszawskie rozproszyć po kraju. To trzeba na spokojnie. To trzeba na spokojnie. Ale jednak politycy związani z rządem tymczasowym, komunistycznym, za namową Stalina, namowa, ciekawe, czy to jest wystarczająco mocne słowo, dostali instrukcję od Stalina, że trzeba Warszawę odbudować, że ona jako symbol jest potrzebna, że jest potrzebna tej władzy, która była uznawana za uzurpatorską, jako taka legitymacja do rządzenia. I też taki konstruktywny projekt, wokół którego można ludzi zjednoczyć. Można albo obudzić z jakiejś apatii, albo przekonać nieprzekonanych do tej władzy dzięki temu projektowi. Także to był splot rozmaitych okoliczności i kiedy dzisiaj, w takich dzisiejszych kategoriach często o tym mówi, takich ahistorycznych zupełnie, że trzeba było odbudować to, a tamtego nie, albo to można było zrobić ładniej, a zrobiono brzydziej. To warto pamiętać, jaki był punkt wyjścia, prawda? Że ten pomysł sam, w ogóle, żeby cokolwiek odbudowywać, nie miał za bardzo sensu takiego w tabelce, w kosztorysie, w harmonogramie. To był zryw. Ale wiesz co, mi się podoba ta koncepcja miasta bez sensu. To znaczy, ona daje też bardzo dużo nowych możliwości. I w kontekście odbudowy, a raczej planowania tej odbudowy, bardzo często mówi się o, jakkolwiek brutalnie to brzmi, idealnej sytuacji dla architektów i architektek. Mianowicie dostają tabula rasa i proszę, teraz tutaj
można właściwie folgować sobie wyobraźni, bo nie ma niczego, a jeżeli już, to są ruiny, które albo można wywieźć, albo można je w jakiś inny sposób odzyskać czy wykorzystać. Jest też Stalin, jest też, powiedziałeś o ideach miasta, ale jest też ideologia, która mówi o tym, że oto to miasto, które musi się, jak to tam Feniks z popiołu, zrodzić na nowo, będzie takim poligonem zmian, również jakby w kontekście tkanki społecznej. Więc mamy taki, jakby taki jakby totalnie pesymistyczny, o matko to nic nie da. No i jakby Stalina i spółkę całych, może nie na biało, ale całych na czerwono wjeżdżających mówili, to się da zrobić, to się naprawi. A w tym wszystkim pojawiają się architekci, architektki, którzy już związani byli z tym miastem, jeszcze z czasów przedwojennych, a niektórzy z nich, właściwie jeszcze wojna do końca się nie skończyła, a już kombinowali, co tu dalej zrobić z tym miastem. Gdzie oni się sytuowali wobec tych dwóch, właściwie można powiedzieć, sprzecznych myśli i koncepcji? Architekci chcieli budować. To jest taka natura tego zawodu i widzieli głównie te szanse. I bardzo szybko wokół władzy się skupili, niezależnie od swojej wcześniejszej biografii czy poglądów. Często mieli bardzo niepoprawne politycznie biografie, ale szybko symbiozę udało się z władzą znaleźć i to był taki układ, no właśnie, symbiotyczny. Władza miała fachowców, miała ich wiarygodność, miała ich entuzjazm, ich zapał, ich wiedzę. Oni rzeczywiście, ci fachowcy już podczas okupacji myśleli, jak ta Warszawa powojenna będzie wyglądać. A architekci mieli sprawczość, prestiż, pracę. W tym pierwszym okresie to też bardzo rudymentarne kwestie, o których też pisze szeroko, czyli dach nad głową na noszach wyniesionych ze szpitala, spali w tym bosie, ale spali, mieli dach nad głową. Ciepłe jedzenie w stołówce, pensje. Bosówkę, tutaj jesteśmy niedaleko od Otwocka, był taki malutki ośrodek wypoczynkowy w jednym z pensjonatów w Otwocku. Opiekę dla dzieci, wkrótce szanse na jakieś mieszkanie. Także bardzo szybko się wytworzyła taka dla obu stron korzystna sytuacja. I to nie jest rzeczywiście tak, że architekci mogli wszystko, bo były realne koszty, realny czas, który można byli ci ludzie, którzy wracali i coś już zdążyli odbudować, nie wszystko dawało się odwrócić, że to miasto nie było do końca tabula rasa, ale mieli takie wsparcie polityczne, taką silną legitymację, że chyba nigdy wcześniej w historii Polski, Warszawy architekci nie mieli aż tyle do powiedzenia, nie byli tak blisko władzy, nie mieli takiego prestiżu społecznego. To niesamowity moment. Powiedziałeś wcześniej, że twoja książka nie ma jednego bohatera, bohaterowie kolektywnie są rozproszeni, ale mimo wszystko jest kilka nazwisk, które dość często pojawiają się w twojej książce, a oczywiście związane są nie tylko z BOS-em, ale przede wszystkim jakby z prestiżem i samą funkcją architektów. Czy mógłbyś opowiedzieć o nich, ale w taki sposób, albo właśnie w takiej kolejności najbliższych ci ideowo, albo właśnie praktycznie osób? Tak, wiesz, top 5 architektów powojennych. Oj, czy ja się za bardzo emocjonalnie już nie odłączyłem od tematu? Ciekawe. Starałem się bardzo, bardzo zresztą te swoje osobiste sympatie jakoś chować tutaj. Trudno mi to w rankingu takiej sympatii uszeregować. Gdybyś miał może jakąś na przykład koszulkę, z którą z nich nosić. Tak, wiesz, fańską pewnie. Ach. Koszulka BOS. Koszulka BOS, zbiorowy Hugo bohater. Boss. Hugo BOS, Hugo Bader. Słuchaj, to powiem ci tak, może bez rankingu, dobra? Dobrze. Niech ten, którego wymienię pierwszy, to nie będzie pierwszy, bo najważniejszy i najwspanialszy. Ale na pewno mam słabość do Józefa Sigalina. Dlaczego? Czyli kolejnego, tak jak Spychalski, bohatera tej książki komunisty, który jest tutaj bardzo też silnym. Dlatego, że właśnie mimo, że był częścią aparatu władzy, był jednocześnie, był w ogóle wicekierownikiem BOS-u i był takim łącznikiem między światem władzy a światem architektów. I wspaniałe jest to, jak udawało mu się, jak ten Hans Kloss na dwa fronty działać i dla władzy przekazywać jakąś instrukcję władzy architektom, ale też wywalczyć wiele dla architektów i twórczo, i życiowo, bo Sigalin miał na tyle dobre znajomości, na tyle dobrą pozycję
w świecie władzy, że wyciąga ludzi z więzień, z aresztów i też w życiu prywatnym no, był związany też z weteranką powstania Krystyną Kozłowską, plastyczką. I tutaj na przykład w życiu prywatnym te biografie się połączyły, prawda? Z zupełnie dwóch stron barykady. Przy tym też był to człowiek, który uchodził za bardzo towarzyskiego, czarującego dlatego też pewnie bym się z nim pewnie się bym z nim kumplował. Kto jeszcze? Na pewno też Bohdan Pniewski, zresztą bohater mojej kolejnej książki, biografii, którą właśnie skończyłem, który był architektem władzy przed i po wojnie. To jest niesamowita biograficzna zagadka, która pokazuje, jak architektura, mimo że jest tak blisko władzy, jest od niej zależna, ma taką moc, że jest trochę ponad, że można być architektem uwikłanym i jednocześnie przydatnym dla różnych stron sporu politycznego. Ale powiedziałeś uwikłanym, czyli właściwie, bo bardzo często demonizuje się powojennych architektów właśnie jako tych, którzy byli no, takimi rękoma, którymi sterował okrutny Stalin albo okrutny komunistyczny rząd. Tymczasem, czy to nie było tak, że albo było odwrotnie, bądź też to właśnie tak jak powiedziałeś wcześniej, używając sformułowania symbioza, jakoś to szło w parze. Co to znaczy to uwikłanie? No to uwikłanie to jest w ogóle ogromny problem tego wpisania o tym okresie. Biuro Odbudowy Stolicy i ten okres odbudowy mają czarną legendę, absolutną. Ta moja książka też jest polemiką z tą czarną legendą, próbą zwrócenia jakiejś sprawiedliwości tamtym ludziom, bo już mówiliśmy o tej symbiozie. Tak. Uwikłanie polegało na tym, że nie dało się budować właściwie, nie dawało się odbudowywać Warszawy w sposób opozycyjny, prawda? To było za pieniądze państwa, za zgodą państwa, przy propagandowym wsparciu państwa. Ale to jednocześnie nie znaczy, że to, co się stało w Warszawie po wojnie, to był jakiś projekt przywieziony z Moskwy w teczce przez jakichś bolszewików w czołgach, którzy najpierw zrobili kupę do wanny, a potem potłukli wszystkie filiżanki, prawda? Jak to się w tych legendach o najeździe Armii Czerwonej mówi. To było dzieło właśnie architektów i architektek o biografiach przeróżnych, którzy trafili na bardzo dogodny moment dziejowy, żeby realizować fantazje, marzenia, które kultywowali od wielu lat. Fantazje o lepszej Warszawie. I to, co mamy teraz, co już w tym planie czasowym twojej książki już się trochę zmieniło, już było właśnie bardziej przez Moskwę sterowane, w tym pierwszym romantycznym okresie odbudowy, było no, takim cudowną symbiozą entuzjazmu, patriotyzmu lokalnego, takiego fachowego przejęcia po prostu tym, jak coś zrobić dobrze, z konkretnym politycznym celem. I tak samo bardzo trudno jest rozpleść, ja starałem się to jakoś robić w tej książce, entuzjazm ludzi, mieszkańców, mieszkanek Warszawy, autentyczny od tego sterowanego propagandowo. A to dlatego, że one były tak mocno splecione, że trudno te granice narysować. Ta propaganda też była tak skuteczna, dlatego że miała bardzo realny, autentyczny fundament emocjonalny. To nie było całkowicie wyssane z palca, tylko rzeczywiście ludzie rwali się do pracy i oczywiście z czasem utyskiwali i krytykowali i tak. Ale mimo wszystko byli przekonani, że Warszawa musi się odbudować i to w jak najlepszym kształcie. Marcin Zaremba pisze o społeczeństwie zgruzowstałym, tym, który musi na nowo się wymyślić, podobnie jak zresztą urbanistki powstającego miasta, albo nie wiem, odbudowywanego miasta. No a to miasto też musi być zgruzowstałe, jak pisał znowu Władysław Broniewski, ponieważ tylko w ten sposób będzie mogło odrodzić się i po prostu służyć. Powiedziałeś wcześniej o Sigalnie. Kto jeszcze z architektów? Kogo lubię? Kogo lubisz? Ja bym bardzo chciał, dobra, to z kim, kogo bym chciał poznać lepiej? Tak, kogo byś zaprosił? Bo jest tu, tak, bo jest tu troszeczkę takich postaci, które funkcjonują w tej literaturze, jak właśnie Sigalin, Jankowski, Lachert,
część ma właśnie znakomite biografie, jak Sigali, Andrzeja Skawinowskiego. Natomiast ja pod koniec pracy nad książką zdałem sobie sprawę i o tym deficycie też piszę, że te bohaterki kobiece właściwie nie istniały do tej pory w opowieści o odbudowie. Starałem się jakoś za uszy wyciągnąć, ale jest mało materiału. A to nie jest tak, że nie było kobiet w odbudowie. I są postaci takie jak Helena Morsztynkiewiczowa, urbanistka, o której tutaj wspominam, która z tych kilku dosłownie przesłanek, które udało mi się znaleźć, wydawała mi się bardzo taką inteligentną, energiczną, błyskotliwą entuzjastką, z którą chciałbym właśnie tak lepiej poznać. I podobnie jest z Barbarą Brukalską, która była z kolei żoliborską architektką, ale też działaczką Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, projektowała osiedla na Żoliborzu już przed wojną, ale po wojnie też, i stworzyła taki niesamowity podręcznik w ogóle projektowania osiedli, który w 1949 roku poszedł na przemiał, bo był niepoprawny politycznie, o projektowaniu osiedli społecznych. Także to są takie postaci, które uważam, że po pierwsze zasługują na jeszcze więcej reflektora i też takie, z którymi czuję, że bym się chciał bardziej zakoleżankować i lepiej poznać prywatnie. Są to postaci konkretne, które wymieniłeś, które były zaangażowane w odbudowę. Mówiliśmy również o tym, w jaki sposób na odbudowę wpływała i władza ówczesna. Powiedziałeś też o mieszkańcach i ich zaangażowaniu. To jest, myślę, że bardzo też ciekawy element czy wątek tej tuż powojennej historii. Zaczęliśmy od tego, że ludzie po prostu chcieli wrócić do swojego miasta i mieszkać tu niezależnie od tego, czy w ogóle były ku temu jakiekolwiek przesłanki, i ten bezsens, który nazwaliśmy, odbudowy czy w ogóle przebywania wśród ruin, jakoś mimo to wszystko był ważniejszy i silniejszy niż zdrowy rozsądek. Ale mieszkańcy i mieszkanki byli również zaangażowani w odbudowę. Można było wpłacać pieniądze na BOS, można było w inny sposób wspierać. No i oczywiście w takich wersjach właśnie pytanie, czy propagandowych, symbolicznych, które zostały w naszej jakby pamięci, podaj cegłę i jakby to wspólne, kolektywne odbudowywanie, rzeczywiście tak się odbywało, czy raczej były to jakieś takie obrazki typu kopyta na traktorze, które zostały z tamtych czasów, a właściwie, jeśli by zobaczyć procentowo, to niewiele miałoby wspólnego z rzeczywistością. Jakie było tak naprawdę zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek? Ono było niewątpliwie masowe. Jeśli chodzi o takie autentyczne, jeśli byśmy chcieli zmierzyć tak sondażowo, prawda, jaka była opinia, to jest właściwie niemożliwe w tej chwili. To nie badano opinii publicznej. Te źródła, które mamy, są często zafałszowane, bo już chwilę po wojnie przestaje istnieć wolna prasa i nawet to, co czytamy jako utyskiwania w listach do redakcji, to już jest przefiltrowane. Mamy pamiętniki warszawiaka, to jest taki niesamowicie ciekawy materiał, z którego korzystałem, czyli taki plon konkursu na wspomnienia z okupacji i z pierwszych lat odbudowy, które jednakże pokazują, jak bardzo szybko ludzie przyswoili ten język propagandy. Nie wiem, czy wysyłając na konkurs taki gazetowy, po prostu uważali, że spodziewa się od nich takiego języka, ale myślę, że trudno. Oczywiście część ludzi na te czyny społeczne była spędzana. Maria Dąbrowska też pisze o tym w swoich dziennikach, że często jak literaci byli zapędzani na jakieś odgruzowywania, no to dużo osób się nie pokazywało albo udawało, że pracuje. Także było sporo pewnie takich ludzi obojętnych, których interesował tylko ich własny interes. Ale była też masa ludzi, którzy się dawali porwać temu entuzjazmowi. Na przykład takim zjawiskiem, które ja uważam, że zasługuje znowu na napisanie od nowa, jest kwestia Służby Polsce i Junaków. To jest taka paramilitarna organizacja, która została powołana tuż po wojnie po to, żeby żeby młodzieży dać pracę, żeby dać zajęcie, ale żeby też młodzież, szczególnie ze wsi, odpowiednio wcześniej indoktrynować i jakoś w system wbudowywać. No i teraz tam była masa takich ludzi, takich Mateuszów Birkutów z Człowieka z Marmuru, którzy wierzyli w to, co robią, których trudno tutaj posądzić o jakiś cynizm albo karierowiczostwo, którzy naprawdę zapieprzali z poczuciem, że robią coś ważnego dla Polski, dla Warszawy.
Także ten entuzjazm niewątpliwie był i też uważam, że dlatego warto było tę książkę napisać i zwrócić trochę czci tamtym ludziom, bo czułem, że w tej opowieści o Warszawie odbudowywanej od jakichś 20-30 lat dominuje głównie pretensja właśnie o to, co źle zrobiono, oskarżenia o to, że to wszystko jest właśnie w Moskwie, z Moskwy w teczce przywiezione, że w ogóle było robione z jakąś złą wolą. Tymczasem ja widzę głównie dobre intencje. Nawet jeśli architekci, urbaniści odpowiedzialni za odbudowę się gdzieś mylili, no to my możemy tak z perspektywy dwóch, trzech pokoleń oceniać. O, tutaj można było coś zrobić ładnie albo funkcjonalnie. Tak. Myliliście się, byliście głupi. No ale oni naprawdę nie mogli przewidzieć wszystkich konsekwencji swoich czynów. Działali w najlepszej wierze i zgodnie z najlepszą fachowością, jakby z najwyższym poziomem fachowości dostępnych w tamtych czasach. To ciekawe, co mówisz, bo przy okazji chyba jednego z najbardziej popularnych haseł tamtych czasów, czyli cały naród buduje swoją stolicę, pamiętam, że czasem mówiąc czy wymieniając to hasło, słyszę u ludzi śmiech. Tak, znaczy, myślałam, to jest taka najzabawniejsze polskie kroniki filmowe na tej zasadzie. Ale chciałabym jeszcze wrócić do tych decyzji. Wśród współczesnych też architektów, ale też osób, które zajmują się komentowaniem też rozwoju miasta, ale też właśnie w kontekście historycznym, bardzo dużo głosów dotyczy właśnie konkretnych budynków czy części zabudowy, które wręcz nazywają, że przez głos zostały zniszczone. I to już nie tylko jest zły PR, ale tak naprawdę jakby sprowadzanie wszelkich zniszczeń Warszawy nie na stronę niemiecką dotyczącą II wojny światowej, ale właśnie tą powojenną i to związaną z głosem. Skąd te argumenty? To znaczy, czy rzeczywiście piękna Warszawa z ciasnymi czynszówkami to jest to, co powinno zostać po wojnie i dlaczego Bos nie chciał? Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście no, oskarża się wręcz BOS o miastobójstwo. Tak. Takie hasło się przewijało w publicystyce. I pretensja jest głównie o to, no bo mamy pojedyncze zabytki, których nie budowano, te takie ikony jak Pałac Saski czy Pałac Tepera, to jest oddzielna jakby kwestia. Natomiast główne ostrze krytyki tutaj jest skierowane w kierunku BOS z powodu nieodbudowania bądź doburzenia setek kamienic z końca XIX czy początku XX wieku. I to jest o tyle znowu ahistoryczne, wyjęte z kontekstu, że te domy po pierwsze nie uchodziły za zabytki wtedy i to nigdzie na świecie. To nie jest kwestia znowu jakiejś złośliwości komuchów, które nie chciały tych kamienic, ale po prostu nigdzie na świecie kamienice z przełomu XIX-XX wieku, 50 lat później, nie uchodziły za zabytki. Mało tego, uchodziły za przykład wadliwej zabudowy miasta, właśnie ciasnej. W Warszawie przedwojennej, o czym też pisze, się żyło koszmarnie. Bardzo fajnie jest sobie wyjąć pocztówki z przedwojennej Warszawy, gdzie uwieczniano te kilkanaście czy 20 ładnych placów, czy zabytków, albo pokazać jakieś, wyjąć z NACU zdjęcia z Adri, jak się te kilkaset bogatych osób bawi. Był na okrągłej tak, scenie, i Loda Halama w szampanówce. 35, tak? To jest ten taki animowany właśnie z lotu ptaka film pokazujący fantastyczną ziemiańską i okolicę. Dokładnie. Tak. I to był świat takich 5-10 górnych tysięcy najbogatszych i najlepiej związanych z władzą warszawiaków. Tak. Pewnie nieźle się żyło jeszcze jakiejś urzędnikom, jakiejś bogatszej inteligencji, wojskowym oczywiście, ludziom związanym z władzą. Ale jednak większość warszawiaków żyła koszmarnie. Żyła w ciasnocie, żyła często bez dostępu do bieżącej wody, niektórzy nawet do elektryczności, mimo że ona w Warszawie już była od dziesiątek lat. Ulice z zapadającymi się kocimi łbami i tak dalej, i tak dalej. I to była rzeczywistość Warszawy, także nawet za fasadami pięknych kamienic, tymi z pocztówek, często kryły się koszmarne mieszkania, które były w drugim, trzecim podwórzu. I dzisiaj tych parę kamienic, czy te parędziesiąt kamienic, które mamy, które przetrwały, możemy szanować jako ostańce, prawda, jako traktować z nostalgią. Natomiast dla tamtych ludzi, no to był taki wybór. Gdyby dzisiaj jakiś zamach, czy inny kataklizm powalił kawał Białołęki albo
jakiejś nowej deweloperskiej zabudowy na Odolanach. No to czy to by było odbudowywane jeden do jednego po wojnie? Wątpię. Pewnie wykorzystano by historyczną szansę, żeby zastąpić to czymś lepszym. I wtedy właśnie... Jak odbudowują JW Construction. Tak. I wtedy, o właśnie, i bardzo dobrze jest, myślę, że porównywać te kamienice, na które mi dzisiaj tak się roni łzy, do deweloperki. To była bardzo często zabudowa budowana dość tandetnie, na szybki zysk. I z tym chciano się rozprawić. Mm. Dlatego korzystano z szansy, by nie odbudowywać tych kamienic, albo by je doburzać. Tak. One często też się waliły same już po wojnie, ponieważ były tak naruszone. Ja się nie dziwię tamtym ludziom. Oni chcieli pożegnać tamten świat, tych suteren, tych poddaszy, które my dzisiaj w tych enklawach kilku, na Pradze, czy w Alejach Jerozolimskich, czy na Poznańskiej, możemy sobie starannie wyremontowany gloryfikować. Natomiast dla nich to był koszmar i naprawdę nie trzeba było być komunistą, żeby chcieć to pożegnać, a komunistom, tym prawdziwym, czy tym u władzy, też było to na rękę oczywiście. To był kolejny właśnie przykład tej cudownej symbiozy, gdzie te cele takie estetyczne, higieniczne... Ale też społeczne jakoś, tak. Społeczne. Godziły się z celem takim bardzo konkretnym, politycznym władzy, żeby rozprawić się jakoś z resztkami tego mieszczaństwa, tej burżuazji i zmienić ten pejzaż społeczny miasta. Jednym z rozdziałów Twojej książki jest rozdział dotyczący Muranowa. Kiedy mówisz teraz właśnie o tym, o tej zmianie myślenia o zabudowaniu, to myślę sobie o Nalewkach i okolicach w kontekście Muranowa, tego jaki znamy teraz. Tam również, a może przede wszystkim właśnie na tym obszarze, ta niemożność myślenia o tym, że cokolwiek w ogóle będzie tutaj jeszcze trwało i stało, była dojmująca ze względu na zniszczenia niemal w 100% powierzchni terenów dawnego byłego getta warszawskiego. Jak podchodzono do wymyślania Muranowa i czy rzeczywiście od samego początku to był taki zamysł, który możemy do tej pory oglądać, czy też były inne zupełnie na ten temat pomysły i idee? To było miejsce, gdzie rzeczywiście architekci mieli tabulę rasa pod każdym względem, bo zabudowę Niemcy wyczyścili dokładnie, ludności też się pozbyli bardzo skrupulatnie z getta, a przedtem tam była dzielnica głównie żydowska przed wojną i tutaj nie było ani zabudowy, ani ludzi, którzy mogliby się o to miejsce upomnieć, tam nikt nie wracał po wojnie. I tu architekci, to jest zresztą dość szokujące z naszej perspektywy, kiedy czyta się teksty urbanistów polskich, architektów, którzy już w 1941, 1943, już po upadku getta piszą o tym jako o szansie. Zupełnie pomijają ten aspekt tragedii, który się tam rozegrała. Widzą w tym głównie szansę na stworzenie lepszego miasta. I oczywiście to, co podczas okupacji projektowano i to, co tuż po wojnie, to nie jest dokładnie to, co zostało zbudowane, ten Muranów, ale mimo wszystko generalne założenia były takie same, że nie szanujemy tej tkanki, która była przed wojną, właśnie tamtych podwórek studni i kamienic i fabryczek nie odtwarzamy. Luźna zabudowa mieszkaniowa, zieleń, te nasypy z gruzu, to też był pomysł, który się pojawił dość wcześnie. Czyli na gruzach budujemy całkowicie nową rzeczywistość, taki ideał tego nowoczesnego, modernistycznego miasta. W innych częściach Warszawy trzeba się było trochę bardziej liczyć z jakimiś zabytkami albo właśnie z tym, że coś ocalało i żal burzyć, bo przecież brakuje mieszkań. Tutaj można było szaleć. Zabudowie i myślenie o mieście tuż powojennym zwykle mówimy skrótowo, że to socrealizm, ale to nieprawda, szczególnie jeśli chodzi o te pierwsze lata. Jak moglibyśmy zatem nazwać prądy czy prądy architektoniczne tuż powojenne? To jest modernizm, tak w największym szok. to warto, cieszę się, że zadałaś to pytanie, bo socrealizm to jest w ogóle takie pojęcie, które się przykłada do architektury PRL-u całej, a to był ten okres, o którym ty piszesz. To były lata 50., pierwsza połowa 50. wyłącznie. Ta architektura bogato zdobiona, historyzująca, stalinowska, której rzeczywiście wzorzec przyszedł z Związku Radzieckiego. Natomiast w tym tuż powojennym okresie przejściowym to była kontynuacja myślenia jeszcze przedwojennego, oczywiście okupacyjnego też, ale ono było tylko na papierze.
czyli architektura, która delikatnie tylko historyzuje, ma do polskiej tradycji, stara się gdzieś odwołać jakąś aluzją do, nie wiem, renesansowej kolumny albo jakiegoś podziału, jakiegoś elewacji. Natomiast generalnie była to modernistyczna, uproszczona architektura, oparta, która miała być przede wszystkim funkcjonalna. Ta struktura miasta miała być przestronna, zielona. Styl właściwie to był drugorzędny. Najważniejszy był ten pomysł na miasto, które miało być przestronne, zielone, wygodne do życia, z wygodnymi dzielnicami mieszkaniowymi, z miastem w ogóle ściśle podzielone na takie strefy. Tutaj pracujemy, tu mieszkamy, tu wypoczywamy, takie komórki. I to była, tak jak mówię, kontynuacja tego, o czym myślano, marzono w latach 30. I to się wydawało właśnie taką mrzonką, to co podczas okupacji rysowano. I dopiero w 49 roku przychodzi z Moskwy bardzo silny nacisk, nie tylko zresztą na Polskę, na wszystkie kraje bloku wschodniego, żeby zacząć budować po radziecku. Myślę sobie jeszcze o tym Bosie i o jego historii, którą tu opisujesz. Wymieniłeś kilka osób związanych z biurem. Powiedzieliśmy sobie też, jakby w jaki sposób oni działali, ale też gdzie byli umiejscowieni tak naprawdę na siatce społeczno-politycznej. Ale Bos nie trwał wiecznie. To znaczy, o ile możemy spierać się, kiedy tak naprawdę zakończyła się odbudowa Warszawy. Niektórzy uważają, że dopiero po budowie Zamku Królewskiego, czyli jakby tych takich wyrw kulturowych, a niektórzy uważają, że plan sześcioletni tak naprawdę już gdzieś w jakiś sposób to uporządkował, no to Bos w pewnym momencie się kończy. Dlaczego? I kto podjął taką decyzję jednak kontrowersyjną, zważywszy na to, że wokół nadal były gruzy? A zabijesz mnie, jeśli się odniosę jeszcze do poprzedniego pytania? Tak, proszę. Bo mam taki esprit d'escalier. Tak, do tamtego wrócimy. Tak. Przypomniało mi się, że jak pracowałem nad książką i bardzo długo szukałem tytułu, to jednym z pomysłów było, żeby nazwać ją gruzomodernizm. Ale by gruzomodernizm. Byłby tak, swoją książką. I agencje PR-owe były zachwycone, nie mamy. Więc ten styl tak chciałem nazwać, dlatego że właśnie budowano na gruzach, ale budowano też z gruzu często. Tak, to jest taka niewidoczna dzisiaj warstwa Warszawy, że szukano pomysłów na kreatywne zużycie gruzu. On często dyktował też formę budynków, nie tylko wielkość tej cegiełki z gruzobetonu, czyli z zmielonych resztek, ale też jakieś detale, jeśli pojedziemy dzisiaj na Saską Kępę, na ulicę Katowicką, gdzie część ulicy zmieniono, o czym pisze właśnie podczas odbudowy, udekorowano. Tam są detale z gruzobetonu, albo dom pod sedesami na Marszałkowskiej, już te sedesy właśnie też były z gruzu. Także szukano też takiego plastycznego wyrazu dla tego gruzu. Czy miasto było z gruzu, na gruzach i jeszcze do tego miało wyglądać gruzowo. Muranów miał być też wyglądać na osiedle zbudowane z gruzu. Tylko że jednak okazało się, że to jest zbyt radykalne estetycznie, i zatynkowano te gruzowe bloczki. Także tak, gruzomodernizm może. A ściągamy teraz. Pytałaś, czemu się skończył? I czemu w ogóle 49 rok to jest ta data końcowa książki? 50 może też zahaczam o 50. Myślę, że Bos musiał się skończyć, ponieważ był, Biuro Odbudowy Stolicy było taką super instytucją, która powstała w konkretnej sytuacji, takiej klęski żywiołowej, kiedy trzeba było specjalnych pełnomocnictw właśnie do szybkiego działania udzielić pewnej instytucji, pod jednym dachem zgromadzić wszystkich fachowców, żeby mogli między sobą się szybko komunikować i współdziałać. I potem ta sytuacja się normalizuje. Warszawa staje się coraz bardziej normalnym miastem, które będzie miało swoje właśnie władze wydające pozwolenia na budowę, jakichś urbanistów, konserwatorów zabytków, tych za drogi, tych za zieleń odpowiedzialnych. I Warszawa po prostu wraca do takiego w miarę normalnego stanu. Pięć lat po wojnie jest miastem chyba już, pamiętasz, półmilionowym? Tak. 400-tysięcznym, coś takiego. Także jest już takim potężnym miastem, które zaczyna mieć normalną administrację. Także to jest taki prozaiczny powód, że ta klęska żywiołowa... Zaczęło się to kręcić jakoś. Tak, tak. To się normalizuje. Był też polityczny powód, to znaczy tak samo jak w 49 ten socrealizm przyjeżdża w teczce z Moskwy i fachowcy, którzy mają objaśnić, jak należy budować po radziecku, no to zawsze taka zmiana tabliczki, zmiana szyldu czy reorganizacja
jest dobrą okazją do tego, żeby pewnych ludzi odsunąć na bok trochę, jakoś kadrowo też zrobić jakąś czystkę kadrową i też pożegnać część tych takich przedwojennych fachowców, prawda? To jest moment w tym 49 rok, 50, kiedy nie tylko w architekturze zresztą, ale w wielu innych instytucjach, w ministerstwach, różnych komisjach planowania i tak dalej, tacy fachowcy, którzy byli niepewni politycznie, ale po prostu nieodzowni w pierwszych latach, no już się im dziękuję. Jeśli się nie prześladuje oczywiście, ale jednym się prześladuje, innym się po prostu dziękuję, odsyła gdzie indziej, kieruje do jakichś mniej odpowiedzialnych zadań. I koniec BOS-u to też było takie trochę okazja do kadrowej karuzeli. Wiele z tych osób zostało później jeszcze w pracowniach architektonicznych? Absolutnie. Właśnie tutaj w BOS-ie ta zmiana tabliczki nie była tak nie przyniosła aż takiej rewolucji kadrowej, bo Józef Sigalin, czyli wicekierownik BOS-u, o którym już mówiłem dzisiaj, zostaje naczelnym architektem miasta. Mm-hmm. Także wręcz awansuje. Tak. Roman Piotrowski, który był kierownikiem BOS-u, zostaje ministrem budownictwa. Wcześniej jeszcze Jan Zachwatowicz, który odpowiadał za zabytki w BOS-ie, zostaje generalnym konserwatorem zabytków na cały kraj. Także ta symbioza właściwie to trwa. Te osoby się nie rozpływają na tak, tak. Najbardziej politycznie cierpi, o tym w książce niewiele piszę, bo to jest trochę inna historia, cierpi taka architektoniczna młodzież, czyli na przykład ludzie, którym studia przerwała wojna i którzy potem byli w AK, idą do więzień albo do aresztu na bardzo długo i wychodzą dopiero w latach 50. po odwilży i tak dalej. To są rzeczywiście złamane kariery i złamane życiorysy. Natomiast ci ludzie z wierchuszki architektonicznej cały czas w latach 50. już w twoich czasach, o których piszesz i po odwilży sobie radzą. Jankowski, o którym tutaj piszę, który miał super niepoprawny politycznie życiorys, akowiec, cichociemny, adiutant Bora Komorowskiego, który wraca bardzo późno do Polski po wojnie z Anglii w 1946 roku. No, robi karierę w BOS, buduje MDM, buduje trasę WZ. Po odwilży też jeździ po świecie jako taki emisariusz Polski przy odbudowie Skopie, zdaje się, działał i paru innych przy ONZ-cie coś robi. Także ta symbioza trwa. Architektura jest blisko władzy i korzysta z tego ciepła władzy. Idą oczywiście na jakieś kompromisy cały czas, ale jednak branża architektoniczna w PRL-u moim zdaniem, zwłaszcza w tym wczesnym, no, nigdy nie miała takiego prestiżu i tak wysokiej, takiego ucha u władzy też. Bierut kochał architekturę i architektów, jak wtedy. Kończysz swoją książkę takimi słowami, które myślę, że mogłyby, a przynajmniej tak ja je odebrałam, być takim podsumowaniem oczywiście tego, co napisałeś, ale z drugiej strony takimi pytaniami, które my możemy sobie zadać. Trochę już próbowaliśmy ten czas też powojenny odnieść w kontekście współczesnych deweloperskich założeń, próbować znaleźć jakieś porównania. Wydaje mi się w ogóle, że to jest bardzo ciekawe, patrzeć na przeszłość czy historię też w kontekście współczesnym, nie oceniając oczywiście, bo to nie o to chodzi, no ale odnosić to i jakoś próbować zrozumieć albo zadać sobie pytanie, co nam to robi teraz, do czego nam to jest potrzebne. Zanim przejdę do tego, do końca twojej książki, chciałabym zadać ci takie pytanie, do czego nam jest potrzebna historia BOS-u? Oprócz tego, że oczywiście ku pamięci i hashtag pamiętamy i zachowujemy w naszym sercu, ale po co nam jest jakby ta lekcja BOS-u współcześnie? Jak ją odbierasz? To jest przede wszystkim, może najpierw powiem o tym, co mnie zaskoczyło w ogóle w odbiorze tej książki, jak ludzie zareagowali na nią i do czego oni uznali, że była im potrzebna. I to jest coś, czego czytelnicy, czytelniczki dawali mi wielokrotnie znać, a czego ja nie mogłem zaplanować absolutnie. Ta książka ukazała się w lutym, za chwilę walnął lockdown. W ogóle moje spotkanie autorskie premierowe było ostatnim spotkaniem autorskim przed lockdownem, 10 chyba marca. I ludzie czytali tę książkę i potem pisali do mnie i sygnalizowali, że ona im dała dużo nadziei, bo pisze o takim powstawaniu z niczego, prawda? Że da się podnieść z każdej katastrofy. I myśmy wtedy w tym marcu, kwietniu siedzieli pozamykani, mieli najczarniejsze myśli,
i przeróżne pesymistyczne wizje i to dawało im otuchę. Mhm. Oczywiście tego nie mogłem zaprojektować 3 czy 2 lata temu. Ale to, co mi przyświecało właśnie od tego, żeby zwrócić tam właśnie sprawiedliwość tym ludziom i pokazać ich wreszcie w jakimś korzystniejszym świetle, to jest taka bardzo ważna lekcja, że warto marzyć, warto planować, warto też myśleć o mieście w kategoriach wspólnego dobra i takiej właśnie większej wizji, która ma służyć dobru ogólnemu, a nie tylko pomnażaniu albo za pieniędzy, albo załatwianiu jakichś utylitarnych czysto potrzeb. I ktoś może powiedzieć, że no właśnie oni żyli w takim momencie, w 1945-1946 roku, kiedy wydawało im się, że dostali tabula rasa, dostali tę władzę i mogą sobie te pionki rozstawiać. I, albo mówi się, że właśnie mówi się o tych wizjach, że one były demiurgiczne, nieludzkie, właśnie, że myślę, że w ogóle żyjemy w czasie, że wszelkie wizjonerstwo i dalekosiężne myślenie się uważa za jakieś demiurgiczne i złowrogie. Tak zostaliśmy wychowani, że to jest, że to krępuje naszą wolność. Ale co mamy w zamian tak naprawdę? Mamy taką wolność, która polega na tym, że każdy dba o swój interes i lepsza rzeczywistość ma się niby wykuwać jako suma egoizmów. A uważam, że trzeba sobie przypomnieć, że nie musi tak być. Że można myśleć dalekosiężnie, z myślą o wspólnym dobru. żeby było dobrze. Definiować to wspólne dobro, dyskutować o nim i dążyć do niego. I że warto planować, że nawet jeśli to się nie spełni w 100%, to nawet to, co dostaniemy jako kompromis, będzie daleko lepsze niż ta właśnie łatanina, że ja tu sobie to zbuduję, ty sobie tam ten biznesik otworzysz, ja tu zrobię swój interes i jakoś to będzie. To była właśnie ta Warszawa przedwojenna. Z tego powstała ta Warszawa przedwojenna, z którą chcieli tamci ludzie zerwać. Ta okropna, ciasna, śmierdząca Warszawa. A pytanie, czy sobie nie gotujemy w perspektywie pokolenia dwóch podobnej katastrofy, jeśli będziemy dalej. Czyli wracamy do tego, z czym walczyło powojenna armia architektów. Myślę, że tak. Jeśli na początek sięgniemy i tam cytuję takie narzekania na Warszawę z połowy drugiej dekady XX wieku, to na przykład mówi się o tym, że powstają kamienice, które tylko konkurują na wysokość i kto ma bardziej pstrokatą fasadę, czy coś takiego. Tak, no tu jest taki rzeczywiście siódmy wstyd, ósmy, szósty, litania, którą można by równie dobrze odnieść teraz, nie wiem, albo zaprojektować, że ruchy miejskie mogłyby przygotować. Teraz też budynki często w tych intensywnie zabudowujących się dzielnicach konkurują na to, kto wyżej, kto dziwniej, a tak naprawdę kto więcej zarobi. I jakbyś wróciliśmy do tej rzeczywistości takiej kapitalistycznej z początku XX wieku, kiedy to miasto właśnie się ma niby rozbudowywać jako suma inwestycji tak naprawdę, a nie jako plan. W pewnym sensie powiedziałeś to, do czego chciałam sięgnąć przy okazji podsumowania Twojej książki, którą nazywałaś Inwentaryzacja, czyli Pozostali ślad. Pozostało mi zatem zapytanie się o ten tytuł, najlepszy tytuł książki, czyli Najlepsze miasto świata. Skąd ten cytat i czy rzeczywiście to wyszło na jego najlepsze miasto? Trafił mi się ten cytat niesamowicie, bo długo szukałem tytułu, już mówiłem o tym gruzomodernizmie. Tak. Było też dużo wersji z krwią, popiołem i czerwona okładka niebieska. Tak, kamieniem na szaniec. No nie można, nie mogło być nic z Auschwitz, ale ale gdyby to można, to na pewno. Coś się odwróci. To architektura po Auschwitz. No, tak. Dobra, koniec żartów. Najlepsze miasto świata. Dobra. Najlepsze miasto świata. To jest hasło, które znalazłem w takiej relacji propagandowej z prezentacji pierwszego planu odbudowy Warszawy. I tam właśnie padło takie hasło: budujemy najlepsze miasto świata, Warszawę, jako podsumowanie takie waleczne. I to napisał, tej informacji nie ma w książce, więc tym bardziej się nią podzielę, bo potem się jeszcze bliżej przyjrzałem autorowi tego tekstu. Jerzy Grabowski był architektem z wykształcenia, który w BOS-ie odpowiadał pracował w Wydziale Propagandy. I potem dowiedziałem się, że on przed wojną, on nigdy nie praktykował jako architekt przedtem, natomiast przed wojną był związany z ruchem olimpijskim
był w ogóle sam sportowcem przez chwilę i był też dziennikarzem sportowym. Czyli dlatego był taki hurra-optymistyczny, wygramy, super. On rozumiem. Na przykład podczas olimpiady w Berlinie pisał, że nasi piłkarze wprawdzie przegrali z Niemcami, ale wygrali moralnie. To jest ta poetyka. On miał taką naturalną u korespondentów sportowych skłonność do hiperboli. Tak. I zdrowego pobudzenia. I właśnie to prześwituje z tego tekstu jego o planie odbudowy Warszawy. I oczywiście brzmi to buńczucznie. Taki cheerleader, tak. Ja bym sam nie powiedział, że ta Warszawa, która wyszła wtedy, jest najlepsza. Na prawach cytatu to użyłem właśnie w tytule, ale myślę, że to hasło pokazuje jeszcze wielkimi literami wypisane na okładce właśnie to duże myślenie, ten entuzjazm, ten wigor, tę odwagę, która była. To oczywiście było utytułane politycznie, było skrępowane wieloma przyziemnymi okolicznościami, ale było bardzo dużo marzycielstwa, entuzjazmu, wizjonerstwa w tamtym myśleniu o mieście, którego nam dzisiaj, nam by się przydało jako antidotum na naszą przyziemność i zatroskanie o drobne interesy. A czy wyszło najlepsze? No już trochę odpowiedziałem. Nie wyszło pewnie najlepsze na świecie, chociaż pytanie, ja trochę się nad tym zastanawiam w podsumowaniu, co to znaczy najlepsze miasto świata. Pewnie nie, pewnie są jakieś lepsze miejsca do życia, zależy kto ile też. Pewnie jak się jest bogatą osobą w Curychu, to się lepiej żyje niż bogatej osobie w Warszawie nawet. Natomiast na pewno jest to Warszawa lepsza niż przed wojną. Ja nie żyłem przed wojną, nie żyłem po 1945 roku w Warszawie, ale na podstawie tego, co się dowiedziałem, to stwierdziłem, mogę Państwa zapewnić, że na pewno wyszło nam lepsze miasto niż przed wojną, zwłaszcza po tym, jak te plany, które były realizowane bardzo stopniowo, nawet po wielu dziesięcioleciach się spełniły. Te bulwary, które mamy dzisiaj, które tak kochamy, to metro, które poprowadzono śladem w latach 80., 90., ale tym narysowanym w latach 40. Mniej więcej. To się uskładało w całkiem, myślę, że dobre miasto do życia i teraz nie spieprzmy tego, nie zaprzepaśćmy tego, tej spuścizny, tego, co cenne z tamtego myślenia. Właściwie chyba to po prostu była puenta. Mam jeszcze pytanie jedno. Tak. Gwicki. Czy waszym zdaniem centrum w okolicy Pałacu Kultury byłoby ciekawsze, lepsze dla mieszkańców, gdyby było odbudowane według planów BOS? Myślę, że tak. To znaczy, ja cały rozdział poświęciłem w tej książce o, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale postarajmy się. Są takie szkice piękne City powojennego. Proszę, zapraszam do kupowania książki. Ktoś to z bliska zobaczyć. To wszystko trzeba przeczytać, żeby wszystko się trzeba. I one to zakładało rzeczywiście na pewno coś spójniejszego i bardziej estetycznego niż mamy teraz, to znaczy tak zwany rynek marszałkowski, o tu są jeszcze takie szkice, szerokiego zielonego bulwaru otoczonego gmachami publicznymi, metro pod spodem oczywiście, domy towarowe, hotele, biurowce i tak dalej, takie bardzo city, ale o dość ludzkiej skali. Pewnie byłoby to lepsze niż ta składanka, którą mamy teraz. Ale z drugiej strony, no, ja uważam, że to jest też, trzeba myśleć o tym jako o jakiejś szansie. Mamy tę wielką rezerwę terenów w samym centrum miasta. Myślmy, szalejmy. Ja myślę, że też coroczny taki festiwal wokół Placu Defilad i dyskusje dotyczące tego, a może tu zrobić to, a może zburzyć, a może, nie wiem, zabudować Pałac Kultury jeszcze wyższymi budynkami, co właściwie chyba już jest realizowane, albo zburzyć wszystko i od początku zacząć, prędzej czy później kończy się na tych szkicach i na tych planach, to znaczy, że gdzieś, i nie jest to, tak odbieram to, jakoś sentyment do tego, co było kiedyś, tylko rzeczywiście na razie nic lepszego nie wymyślono, a to, co dzieje się aktualnie, no, nazwać można by ironicznie eklektyzmem warszawskim, czyli każdy, kto tam co ma, to nie wrzuci i jakoś to będzie i się tam kolanem dopchnie. To jest też niebywałe, że przez te dziesięciolecia, jakby po już tych szkicach, czyli po tych jakby pierwszych planach, kolejne władze lokalne właściwie są jakieś bezradne. Znaczy, to Axis Mundi, jakby centrum świata, centrum miasta, czyli właśnie Plac Defilad, czyli Pałac Kultury i okolice, stanowią jakieś po prostu takie miejsce niemożności, opadania rąk dla kolejnych osób. No, teraz czekamy na kolejną zmianę
tego zabudowania, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej rośnie. Nie wierzę, ale rośnie. Znaczy, myślę, że prędzej czy później ktoś znowu na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej postawi samolot, budkę i wszystko, co tam można, bo to prywatne. Jakby tutaj jak w Soczewce widać też bolączki tego, że jest jeden chodnik, ale każda płyta ma innego właściciela i właścicielkę. I właściwie ręce można tylko rozłożyć. Czy jest jakieś... Odbudowujmy. Odbudowujmy. To jest szansa też jakaś. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy bardzo.